Cześć, witam wszystkich kibiców Polonii Warszawa. Nazywam się Gawron Marcin. Występuję na pozycji środkowego pomocnika. Właśnie podpisałem kontrakt z Polonią Warszawa. Zostałem bardzo dobrze przyjęty przez drużynę. Z kilkoma zawodnikami znałem się już z wcześniejszych meczów na poziomie juniorskim. Zespół bardzo dobrze mnie przyjął w szatni, panuje tam bardzo dobra atmosfera. Zauważyłem też, że od kilku zawodników będę się na pewno mógł dużo nauczyć i nic, tylko trenować. Swoją przygodę z piłką zaczynałem w grupach młodzieżowych klubu Obry Kościan z miasta, z którego się wywodzę. W późniejszym czasie, w wieku gimnazjalnym, przeszedłem do zespołu juniorskiego Lecha Poznań. Tam spędziłem kilka ładnych lat, przebijając się przez wszystkie szczeble juniorskie, przez młodą ekstraklasę po rezerwy Lecha Poznań. Byłem też na obozie z pierwszą drużyną w Turcji. Nie udało się niestety zadebiutować. Później bardzo trudną decyzję podjąłem, przechodząc na początku 2016 roku do Radomiaka Radom. Przez ostatnie półtora roku grałem na szczeblu drugoligowym. Ostatnie pół roku również byłem na wypożyczeniu w Lechii Tomaszów Mazowieckich, gdzie grałem bardzo dużo. No i cieszę się, że teraz podpisałem kontrakt z Polonią Warszawa i będę mógł pomóc tej drużynie. Na pewno duży wpływ na moje przyjście do Polonii Warszawa miał trener Krzysztof Chrobak. Spotkałem się z nim w Lechu Poznań, gdzie pełnił funkcję koordynatora grup młodzieżowych. Na pewno mile wspominam czas spędzony w Lechu Poznań, gdzie właśnie miałem styczność z trenerem. Liczę, że to przeniesie się również tutaj do klubu Polonii Warszawa i będzie to owocna współpraca. Z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkich kibiców do wsparcia w nadchodzącym sezonie ligowym. Wierzę, że przy waszym dopingu jesteśmy w stanie wiele zdziałać w lidze. Kibice są naszym 12 zawodnikiem, wasze wsparcie jest dla nas nieocenione. Ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że będę dawał z siebie wszystko, pokazywał maksimum zaangażowania. Będę walczył na boisku o to, żebyśmy zdobywali jak najwięcej punktów ligowych i pieli się w tabeli jak najwyżej.